Pokażę jakiś bardzo prosty przykład, jak czasami próbujemy sobie radzić z dependencjami w Akce i jak możemy podejść do tego tematu w trochę inny sposób, żeby zrefaktorować to w końcu do czegoś w stylu wstrzykiwania zależności i oczywiście użyję Shapelessa, żeby osiągnąć czystą, zwięzłą bibliotekę i bezpieczną ze względu na typy. No więc to jest jakiś bardzo prosty przykład, może troszkę nawet sztuczny, gdzie mamy jakąś domenę, czegoś w stylu webshopa, sklepu online. Mamy pewne typy obiektów domenowych, takie jak user, shop, basket i tak dalej. Mamy też jakichś aktorów, w tym przypadku jeden, czyli ta gwiazdka na diagramie. I mamy strzałki, które nam obrazują jakiś przepływ tych zależności w tej domenie. Czyli na przykład mając shop ID możemy otrzymać future od shop, czyli zawsze to są zależności, które są jakieś asynchroniczne, dają nam jakieś futury. Tak samo jeśli mamy na przykład basket, możemy wysłać wiadomość do aktora i jako odpowiedź dostać coś innego, czyli to też jest rodzaj jakiejś przyszłej zależności, coś podobnego w zasadzie do futura. I teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy w jakimś miejscu aplikacji, gdzie mamy dostępne dwie wartości, dwa obiekty tych typów, te dwa zielone kafelki, czyli user i shop ID. Korzystając z definicji tych zależności, czyli jakichś funkcji zwracających futury, referencji do aktora i tak dalej, chcielibyśmy otrzymać te dwa czerwone kafelki, czyli obiekty tych dwóch typów, promotions i products, i chcielibyśmy użyć jakiegoś aktora, żeby wykonywać jakieś obliczenia na tym. Możemy sobie tego aktora nazwać, że to będzie jakiś price calculator, czyli coś sobie, że promocje, produkty i coś sobie na nich liczy. Często w Akce robimy to w ten sposób, czyli bierzemy nasze dwa znane obiekty, jakichś dwóch typów, dajemy te wszystkie funkcje zwracające futury, jakąś referencję do aktora i tak dalej. I mając to wszystko, próbujemy po prostu przejść przez te wszystkie futury, wysyłać jakieś wiadomości do tego aktora, żeby w końcu dostać te dwie wartości, na których nam tutaj zależy, czyli te promotions i products. A możemy to zrobić w wiele różnych sposobów, na przykład w metodzie prestart aktora, po prostu przejść za pomocą for comprehension przez te futury. Kiedy futury się skończą, możemy przypisać coś do jakiegoś vara w aktorze, możemy wysłać jakąś wiadomość do siebie, żeby dalej w bloku receive na to czekać. Możemy używać metody become na kontekście, żeby przełączać zachowanie aktora i tak krok po kroku przez różne receive możemy dojść w końcu do naszego właściwego zachowania, czyli bloku z receive'em, który operuje na produktach i promotions, czyli na tych dwóch wartościach, które tutaj tak naprawdę potrzebujemy. A cały ten wcześniejszy kod jest w tym momencie już zupełnie martwy, już nigdy do tego nie wrócimy i to nie będzie nam potrzebne. Czyli widzimy tutaj, że ten aktor ma wiele odpowiedzialności. Jedną z tą swoją właściwą logiką i jakąś dodatkową z zaciąganiem tej konfiguracji tych zależności. Generalnie jest tu sporo boilerplate'u, możemy sobie też wyobrazić, że mamy innych aktorów w aplikacji, którzy zachowują się podobnie, wywołują podobny kod, żeby dostać jakieś tam zależności. Czyli generalnie jest to jakiś zły pattern pozyskiwania zależności do tego aktora. To, co byśmy chcieli tutaj mieć, to jest właśnie, to jest generalnie w jaki sposób przechodzimy przez te wszystkie zależności, czyli for comprehension plus zmiana zachowania aktora. To, co byśmy chcieli mieć, to jest aktor tak prosty, czyli po prostu dostaje dwa parametry, products, promotions i wszystko, co on robi, to jest zawarte w tym jednym receive'ie. Czyli chcielibyśmy zrefaktorować i wyrzucić na zewnątrz wszystko, co nie jest związane z prawdziwą logiką tego aktora. A takie pierwsze podejście do tego może polegać na tym, że po prostu cofamy się jeden poziom wyżej w kodzie, w miejscu, gdzie tego aktora tworzymy i bierzemy te wszystkie futury i robimy na nich for comprehension, komponujemy je ze sobą. Możemy też użyć patternu ask z Akki,
który pozwala nam po prostu przedstawić wysłanie wiadomości, oczekiwanie na rezultat jako future. Czyli w ten sposób komponujemy sobie wszystkie futury i w końcu mamy z for comprehension te dwie wartości i możemy stworzyć propsy, czyli akkowy obiekt props z właściwościami naszego aktora. Oczywiście całe to wyrażenie tutaj to będzie również future, czyli musielibyśmy to opakować w jakiś obiekt, który tutaj nazywałem proxy props, czyli to jest obiekt, który mówi nam, jak możemy stworzyć jakieś proxy jakiegoś aktora i możemy sobie tylko wyobrazić, że to proxy po prostu wewnątrz czeka na ten future, który dostanie i kiedy ten future się wykona, może stworzyć tego docelowego aktora i wtedy zacząć forwardować wiadomości do tego aktora. Tak, mamy tutaj pierwszy problem, mianowicie komponowanie future'u w for comprehension. Widzimy, że mamy tutaj tą funkcję future'ową, która find promotions, która wymaga shop. Shop jest dostępny już tutaj, ale ponieważ tak działa flatmap, tak działa for comprehension, musimy czekać na ten pośredni future, żeby wykonać ten. Oczywiście ta sama sytuacja jest tutaj. Moglibyśmy wcześniej wykonać ten future, nie czekając na ten. Czyli generalnie jest to niezbyt wydajne. Oczywiście to można zrefaktorować, wyciągnąć gdzieś, robić zipy, sequence'y na tych future'ach, ale zawsze musimy o tym myśleć, zawsze musimy sami o to zadbać, że to jest efektywne i że nie tracimy czasu, bo future'y są odpalane sekwencyjnie. No więc tak, jedna sprawa to jest oczywiście wydajność, a druga to jest jak ten kod wygląda, czyli tutaj mamy for comprehension i możemy sobie wyobrazić, że tworząc podobnych aktorów musimy zduplikować pewien pattern, czyli tą strukturę tego for comprehension. Mamy też te wszystkie pośrednie wartości for comprehension, które może wcale nie są dla nas potrzebne, czyli ten kod ciągle być może jest zbyt rozwlekły i to jest troszkę za dużo, nie jest niezbyt wystarczająco prosty i wyrazisty, więc możemy pomyśleć, jak to mogłoby wyglądać lepiej i zaproponowałbym coś w tym stylu, czyli najpierw tworzymy coś w stylu proxy props i ten obiekt jest konstruowany tylko z metodą, która zwraca propsy aktora i to jest wszystko, to jest jakaś funkcja, która bierze jakieś parametry i zwraca propsy naszego docelowego aktora i ten obiekt cały, proxy props, może być zaaplikowany do jakiejś dependencji. Te dependencje są konstruowane w ten sposób, że możemy tam podać przez metodę taką jak na przykład given jakieś wartości, które już znamy, czyli w naszym przypadku shop ID i user i dalej możemy wymagać dodatkowych zależności, podając po prostu funkcje future'owe. Mając na przykład tą funkcję find basket, ona wymaga obiektu typu shop i obiektu typu user, czyli żeby móc poprawnie dodać wywołanie tej metody w tym miejscu, cały ten kontekst tych dependencji wcześniejszych musi posiadać dependencje typu shop i user, czyli generalnie to będzie sterowane typami i dependencje będą znajdywane i tworzone po ich typach. Tak, tutaj widzimy, że jedna z tych metod requires bierze inny zestaw argumentów, czyli referencję do aktora, jakąś funkcję, jak stworzyć jakiś message do wysłania oraz oczekiwaną klasę odpowiedzi. Żeby zrobić to troszkę bardziej generalnym i ujednoliconym, możemy opakować wszystkie te dependencje w pewne obiekty. Jeden typ to jest future dependency, który bierze po prostu jakąś funkcję zwracającą future, a drugi to jest aktor dependencji, który bierze te wszystkie trzy argumenty, czyli referencje do aktora oraz co wysyłamy i czego oczekujemy. Dzięki temu także możemy te dependencje wydzielić gdzieś po prostu na zewnątrz, czyli one mogą być sobie zdefiniowane w jakimś miejscu, możemy mieć jakiś zbiór przeróżnych zależności naszej aplikacji, a kiedy chcemy stworzyć jakiegoś aktora, po prostu używamy tych dependencji w jakimś określonym jednym miejscu, możemy po prostu to ładnie reużyć i także to API staje się spójne, czyli metoda requires może działać tak samo dla tych future dependencji, a także dla actor dependencji i w tym momencie nie widzimy wielkiej różnicy, co jest czym, czy to był future, czy to był jakiś aktor.
No więc mamy jakąś taką propozycję API i teraz czego byśmy oczekiwali po czymś takim? Więc pierwsza rzecz to jest jakieś bezpieczeństwo ze względu na typy, czyli to, co powiedziałem, jeśli dodajemy jakieś dependencje, jakąś zależność do tego worka z naszymi zależnościami, chcielibyśmy, żeby te typy wymagane były w tym zbiorze dotychczasowych zależności i żeby sprawdzał to dla nas kompilator. Poza tym chcemy także jakoś zaadresować ten problem z kompozycją future'ów for comprehension i zamiast tego chcielibyśmy, żeby automatycznie za pomocą po prostu takiego API te future'y automatycznie komponowały się w najbardziej efektywny sposób, czyli po prostu tak szybko, jak to tylko możliwe, bez czekania na inne niepowiązane future'y. Dobrze, oczywiście to, co jest tutaj, byłoby poprawnym ze względu na składnię skali API. Inferencja typów oczywiście zapewniłaby, że wszystko tutaj jest OK, ale popatrzmy, jakie generalnie typy mogą mieć pewne klasy w tym kodzie. Więc najpierw popatrzmy na dependencies. Dependencies generalnie buduje nam zachowanie tych naszych dependencji, buduje gra wykonania tych wszystkich future'ów i tworzymy to krok po kroku, czyli wywołując pustą metodę apply tej klasy dependencies, dostajemy dependencies z niczym, czyli po prostu nie ma tam na razie nic, ale potem wywołujemy tą metodę given shop ID. Więc teraz wygląda tak, jakby te dependencies były sparametryzowane jakimś typem shop ID. Następnie dodajemy user, więc w tym momencie mamy dwa typy, czyli to wygląda jak powiedzmy parametryzowanie krotką o wielkości 2, ale następnie oczywiście dodajemy kolejne dependencje jedno po drugim i ostatecznie dostajemy 6 parametrów, czyli wygląda tak, jakby po prostu dependencies było parametryzowane krotkami o przeróżnym rozmiarze. Oczywiście problem z krotkami w skali jest taki, że nie są one na tyle generyczne, i oczywiście nie możemy po prostu rozszerzyć w prosty, generyczny sposób krotki o rozmiarze 2 do krotki o rozmiarze 3. I to jest właśnie miejsce, w którym przydatne okaże się Shapeless. Shapeless to jest open source'owa biblioteka do skali, do programowania na poziomie typów. I podstawowa koncepcja Shapelessa to są heterogeniczne listy, czyli w skrócie HList. HList łączy cechy listy i krotki, czyli tak jak krotka zawiera i utrzymuje informacje o wszystkich typach, które zawiera. I tak jak lista może być rozszerzany, możemy tam coś dodawać do niej, możemy filtrować i wywoływać przeróżne metody. Więc popatrzmy na przykład, mamy tutaj tworzoną listę, która będzie zawierała jednego inta, stringa i jakąś listę intów. H-listy tworzymy podobnie jak listy w standardowej bibliotece kolekcji skali. Jest case object hnil, który jest po prostu odpowiednikiem nila ze skalowych list. Jest też ten operator podwójnego dwukropka. To jest coś innego niż standardowy podwójny dwukropek z list skalowych. Ale w Shapeless oczywiście zachowuje się w podobny sposób. Więc popatrzmy, jak to teraz wygląda. Chcemy wziąć heada, głowę z tej listy i kompilator będzie miał tę informację, że to jest int, że dokładny typ tej wartości to jest int. Kiedy będziemy chcieli wziąć drugą wartość, czyli na przykład przez dobranie się do taila, a potem do heada z taila, kompilator będzie wiedział, że typem tej wartości jest dokładnie string i nic innego. Oczywiście tak samo dla ostatniego elementu z listą, ale jeśli chcielibyśmy wziąć jakiś kolejny, czwarty element tutaj, to ten kod nam się nie skompiluje, ponieważ już ostatnim elementem tej listy jest hnil, który już nie ma metody head, czyli hlisty zapamiętują typy wartości w środku i jednocześnie oczywiście mamy pełną kontrolę w trakcie kompilacji nad rozmiarem tej listy. Więc jak to jest osiągnięte i zdefiniowane? No więc mamy jakiś tam trait hlist, który ma dwie implementacje. Pierwsza z nich to jest właśnie ten case object hnil, który jest po prostu pustą hlistą.
A druga implementacja tego traita jest rekursywna i jest to taka jest klasa podwójny dwukropek. I w przeciwieństwie do list skalowych, ona ma dwa parametry. Pierwszy parametr to jest typ głowy, heada. Drugi parametr natomiast to jest pełny typ tego taila, który jest oczywiście ograniczony przez typ hList. I właśnie dlatego kompilator dokładnie wie zawsze, co jest naszym headem, a także co dokładnie będzie w tailu. Dlatego hlista jest w stanie zapamiętać wszystkie typy wartości, które zawiera. Jeszcze co do składni tego wszystkiego, to gdy stworzymy sobie taką listę w tym przykładzie, typ dokładnie będzie wyglądał tak, czyli to jest case klasa parametryzowana dwoma typami. Typ głowy, heada oraz typ całego taila. Ale oczywiście mamy jakiś tam syntactic sugar na to, który pozwala nam zapisać to w ten sposób. I oczywiście zwykle robimy to tak, bo wygląda znacznie prościej i łatwiej się to czyta. Dobrze, w tym momencie możemy wrócić do naszych dependencji. Czyli wcześniej powiedzieliśmy, że dependencji byłoby parametryzowane czymś w stylu rozszerzalnych krotek, czyli oczywiście to jest to, co gwarantuje nam hlista, czyli otrzymujemy dependencji sparametryzowane jakąś hlistą różnych typów. Następnie mamy tą klasę proxyprops, ona również ma jakieś parametry. Tworzymy ten obiekt podając funkcję z pewnego zestawu argumentów w propsy akkowe. W tym przypadku ta funkcja bierze argumenty typu promotions and products, dlatego shapeless pozwala nam to przedstawić, zaprezentować jako hlistę tych samych typów. I oczywiście rezultatem zaaplikowania dependencji do proxy propsów są zwykłe propsy akkowe, czyli coś, co możemy już bezpośrednio wykorzystać później na systemie albo kontekście akkowym do stworzenia tego proxy aktora. Mamy też nasze future reactor dependency, które też mają jakieś tam swoje typy i one są, zarówno aktor dependency i future dependency, sparametryzowane jakąś krotką z wymaganymi typami oraz typem zwracanej zależności. Czyli na przykład, kiedy mamy ten basket dependency, on jest stworzony z tej funkcji, która wymaga dwóch parametrów, user i shop, dlatego tutaj wymagane argumenty dla tego dependency to będzie krotka z dwoma typami, user i shop. Natomiast oczywiście zwracanym rezultatem będzie basket. W przypadku aktor dependency wygląda to dość podobnie. To, co mamy tutaj, bierze się z parametrów funkcji tworzącej tą wiadomość, którą wysyłamy do tego aktora. Natomiast typ zwracanego argumentu, zwracanej zależności, to jest klasa, oczekiwana klasa odpowiedzi od tego aktora. I oczywiście, ponieważ używamy tutaj dla tych aktor dependencji patternu ask z akki, to jest nic innego jak zwykły future, dlatego aktor dependencji jest po prostu pod typem future dependency, czyli to jest wszystko dość konsystentne i każda z tych wartości jest po prostu zwykłą, jakąś przyszłą future'ową zależnością. Teraz wróćmy do budowania tych dependencies. Ta klasa ma jakieś swoje fluent API, gdzie po prostu dodajemy krok po kroku kolejne zależności, ale właśnie jak tworzymy puste dependencies, tam w środku mamy jakiegoś hnila, po prostu hnila, czyli nie ma tam na razie nic. Dopiero jak zaczynamy dodawać przykładowo te nasze znane wartości, takie jak na przykład user, dodajemy coś do typu tej listy zależności zawartej w tych dependencies. To mogła być po prostu hlista z tymi typami, na przykład mielibyśmy po prostu user hnil, ale wszystkie te dependencje generalnie są dynamiczne, future'owe, dlatego tutaj będziemy mieli po prostu listy future'ów odpowiadających typom dodawanych dependencji tutaj. Natomiast kiedy dodajemy shop ID, po prostu otrzymujemy dodatkowy argument w liście tych naszych dependencji. Coś ciekawszego oczywiście dzieje się, jak zaczynamy dodawać te future dependencji. W tym przypadku shop dependency, które wymaga shop ID, produkuje shop. No więc, żeby wywołać tą funkcję w ten sposób, kompilator wykona czy sprawdzi dla nas trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, którą
zapewnia shapeless, to konwersja krotek do ageList. Czyli jak tu mamy po prostu jakąś krotkę z jednym typem, to zawsze możemy przedstawić w prosty sposób jako ageListę. Dlatego to będzie przydatne do jakichś dalszych konwersji, przeszukiwań po liście dependencies. Kolejna rzecz, którą shapeless zapewnia, to zapewnienie, że typ shop nie może być jeszcze gdzieś dostępny w tych liście aktualnych dependencji. Więc kompilator przejdzie przez te typy i sprawdzi, że nie mamy tam future od shopa. To jest wymagane dlatego, że to wszystko jest sterowane typami, więc gdybyśmy na przykład w tym momencie mieli dwie wartości shop ID w tych dependencjach, to nie wiedzielibyśmy, które zastosować do wyprodukowania shopa. Dlatego one powinny być po prostu unikalne. I trzecia rzecz, którą kompilator może sprawdzić, wykonać za nas, to odszukanie future'a od shop ID w tej liście. Czyli kompilator może przejść przez tą listę dependencji i sprawdzić, że ten wymagany typ rzeczywiście tam gdzieś istnieje i wtedy wywołanie tej funkcji jest prawidłowe i możemy dalej konstruować dependencies. I oczywiście ostatecznie otrzymujemy dodatkowy future z shopem w naszej liście. Kolejny, trochę bardziej skomplikowany przykład tych dependencji, to jest w naszym przypadku basket dependencji, który wymaga już dwóch wartości, user i shop, a produkuje basket. Czyli ponieważ wymagamy dwóch typów, future'ów z dwoma typami, user i shop, czyli tak jak tutaj, teraz kompilator musi dla nas przejść przez tą listę i odszukać oba te future'y. Czyli po prostu jest w stanie wyfiltrować tylko interesujące nas future'y z tej listy i otrzymamy wtedy coś takiego. To jest bardzo przydatne właśnie dlatego, że gdybyśmy mieli tutaj jeszcze 10 innych future'ów, moglibyśmy wziąć tylko te dwa i nie musimy wtedy czekać na żaden inny future, zanim się skończy. Możemy wziąć tylko te, od których rzeczywiście zależy jakieś nasze dependencji i implementując rodzaj metody sequence na ageliście, możemy po prostu zamienić tą listę future'ów, future od listy. To jest zwyczajna sekwencja wywołań flat map, bindowania po prostu future'ów jeden po drugim, żeby osiągnąć coś takiego. Kiedy mamy już to, czyli future ze wszystkimi wymaganymi zależnościami dla tej dependencji, możemy po prostu zbindować te argumenty funkcją zawartą w tym basket dependencji, żeby stworzyć future od basketu. No i oczywiście otrzymujemy kolejne dependencje w tej liście. Następnie oczywiście mamy nasze kolejne dependencje. To wszystko będzie działało tak samo, czyli oczywiście wymagamy shopa, więc odszukujemy tego shopa, dodajemy kolejne dependencje, tak samo dla ostatniego i ostatecznie otrzymujemy ten obiekt typu dependencji sparametryzowanego future'ami z wszystkimi typami, którymi de facto w tym momencie dysponujemy, więc z wszystkich tych typów możemy skorzystać, tworząc jakiegoś aktora. No więc teraz mamy ten obiekt proxy props, który, jak pamiętamy, został stworzony przy użyciu jakiejś funkcji tworzącej propsy akkowe, więc on jest parametryzowany tą age listą z dwoma typami, promotions and products, więc to jest to, czego ten aktor tak naprawdę wymaga. To są jego wymagania, to są te dependencje, które my chcemy wstrzyknąć do naszego aktora. I mając ten obiekt proxy props, możemy go zaaplikować do naszych dependencies. I tutaj oczywiście też kompilator musi sprawdzić, że to wywołanie jest prawidłowe, że jest legalne, i dlatego bierze po prostu wartości z tych wymaganych parametrów i musi przejść przez te future'y w tej liście i sprawdzić po typach, że rzeczywiście mamy w tej liście zarówno future od promotions, jak i future of products. Mając to wszystko, otrzymujemy po prostu te propsy tego aktora, który będzie proksował wiadomości do tego docelowego aktora. I oczywiście możemy to stworzyć, wykorzystując kontekst albo system akkowy. No więc proxy jest już aspektem troszkę bardziej technicznym, ale generalnie proxy po prostu bierze ten future z tymi dependencjami
uruchamia go i czeka na zakończenie. W momencie, kiedy ten future się zakończy, może w końcu stworzyć tego docelowego aktora i zacząć przekazywać do niego wiadomości. Również proxy może próbować wykonywać ten future z dependencjami wiele razy. Jeśli ten future się nie uda, nie powiedzie się, będzie jakiś failure, wtedy po prostu może spróbować jeszcze raz. Te dependencje są zupełnie leniwe, więc one nie uruchamiają żadnych future'ów w momencie, kiedy są tworzone. Dopiero kiedy tak naprawdę chcemy tego future'a z nich dostać, wtedy cały ten graf budujący przepływ tych zależności jest uruchamiany i dostajemy ten future z jakimiś zależnościami. Również proxy może kontrolować i oglądać to swoje stworzone dziecko, czyli ten docelowy aktor, i w momencie, kiedy ten aktor docelowy padnie, może spróbować uruchomić ten future z dependencjami, z zależnościami jeszcze raz, żeby po prostu wyjść z tej sytuacji i stworzyć tego aktora od nowa. Tak więc z kodu, w którym aktor sam zarządzał wszystkimi dependencjami, sam pobierał wszystkie dependencje, doszliśmy do trzylinijkowego aktora, który wykonuje tylko jakiś prostą logikę, prosty element, a wszystkie zależności są do niego wstrzykiwane z zewnątrz. Dzięki użyciu Shapelessa do tej biblioteki mogliśmy otrzymać proste, czyste i zwięzłe API. Dzięki temu możemy również w prosty sposób definiować te zależności, także można je zdefiniować w pewnym miejscu aplikacji, a następnie w jakiś prosty sposób używać dla wielu aktorów. Osiągnęliśmy również ten cel związany z efektywnością wywoływania tych future'ów, także w przeciwieństwie do for comprehension, teraz te nasze future'y mogą być odpalane wtedy, kiedy rzeczywiście wszystkie wymagane zależności są spełnione. Jest to po prostu szybsze i rzeczywiście wielowątkowe, a nie sekwencyjne. I oczywiście taka biblioteka jest bezpieczna ze względu na typy, także kompilator zawsze sprawdzi za nas, że używamy właściwych zależności, że nasz aktor rzeczywiście może być skonstruowany z zależności typu, które tam przekażemy. Także nie będziemy mieć sytuacji takich jak w chociażby kontenerach javowych, gdzie jeśli coś sobie źle skonfigurujemy, dostaniemy dopiero runtime'owy wyjątek, że coś tam jest nie tak. Dobrze, więc do tej pory generalnie posługiwałem się opisem zachowania kompilatora na naszych agelistach na wysokim poziomie, bardziej werbalnie, dlatego mówiłem na przykład, że kompilator może przejść nam przez tą listę i na przykład coś z niej wyfiltrować. Oczywiście teraz ciężko byłoby mi wytłumaczyć wszystkie elementy tej biblioteki, natomiast chciałem pokazać parę przykładów, żeby wytłumaczyć, jak to generalnie działa w Shapelessie, jakie jest podejście. Jest ono, powiedzmy, w miarę standardowe w większości przypadków, także rozumiejąc jeden czy dwa paterny, możemy zdziałać naprawdę wiele. No więc pierwszy prosty przykład to jest taki trait, który nazywa się not in, i on ma dwa parametry. Pierwszy to jest jakiś dowolny typ T, a drugi to jest jakaś age lista L. I ten typ będzie nam dostarczał po prostu takiej informacji, że ten typ T nie jest zawarty w typach tej age listy, czyli po prostu nie występuje w tej age liście. Chcemy więc zaimplementować pewne implicitowe funkcje, które będą nam mogły znaleźć taki typ dla takich obiektów. Więc pierwszy przypadek to jest funkcja implicit dla hNila. Zawsze możemy powiedzieć, że dowolny typ nie jest zawarty w pustej liście, to jest dość oczywiste. Natomiast druga funkcja implicit jest rekursywna i mamy tutaj typ naszego elementu T, typ głowy H i typ ogona L. Generalnie możemy też na wysokim poziomie powiedzieć, że pewien typ T nie zawiera się w jakiejś liście, jeśli jego typ jest różny od głowy tej listy oraz właśnie rekursywnie, jeśli także nie zawiera się w ogonie.
Czyli tu mamy te nasze wymagane typy, natomiast te implicity to są właśnie te wszystkie warunki, które muszą spełniać te wszystkie typy, żeby w efekcie móc o nich powiedzieć, że typ T nie jest dostępny w liście złożonej z takiej głowy i takiego ogona. No więc pierwsza rzecz to jest ten typ. To jest zdefiniowane przez Shapelessa i po prostu oznacza, że T nie rozszerza H. Czyli jeśli chcemy zdefiniować, że ten typ T nie jest zawarty w tej liście, to po pierwsze chcemy powiedzieć, że jego typ jest różny od typu głowy, czyli nie rozszerza głowy ani głowa head nie rozszerza jego, czyli te dwie pierwsze rzeczy. Natomiast ta trzecia to jest właśnie ta definicja rekursywna, czyli chcemy także wiedzieć, że ten typ T nie jest również dostępny w tym ogonie tej listy. Zademonstruję to na jakimś prostym przykładzie. To jest podobne do tego elementu w mojej bibliotece, w którym sprawdzałem, że dodając jakąś dependencję do listy, ta dependencja będzie tam unikalna, czyli że nie zduplikujemy jakiegoś typu. To jest po prostu jakaś uproszczona wersja. Mamy po prostu jakąś listę in i typ T. Chcemy dodać ten typ T do tej listy, po prostu dodać na sam początek, ale tylko wtedy wywołanie takiej funkcji będzie prawidłowe, jeśli kompilator znajdzie implicit takiego typu, czyli że typ T nie jest dostępny w liście in. No więc jeśli mamy jakąś listę z intem i stringiem, to dodanie tam boolina jest ok, bo te typy się różnią, natomiast jeśli będziemy chcieli dodać dodatkowego inta, to oczywiście nam się to nie skompiluje, ponieważ mamy tu już jakiegoś inta. No więc jak kompilator to robi? Chcemy wywołać tą funkcję z takimi parametrami, lista z intem i stringiem i dodajemy boolina. No więc kompilator, żeby nam na to pozwolić, musi implicitowo znaleźć wartość takiego typu, czyli not in z boolinem i z tą listą. No więc teraz kompilator przejdzie przez te implicitowe funkcje w companion objekcie not ina i najpierw zobaczy tą definicję dla hnila. Oczywiście ta lista nie jest hnilem, więc idzie dalej i zobaczy tą rekursywną definicję, więc spojrzy na typ boolean i typ głowy. One się różnią, więc ten warunek jest spełniony, więc rekursywnie szuka dla ogona tej listy, czyli szuka not ina dla boolina i dla tego ogona, który teraz zawiera tylko stringa. Więc jeszcze raz, porówna aktualny typ z głową, z headem i będzie szukał dalej implicitu dla boolina i tym razem hnila, czyli znajdzie ten nasz bazowy przypadek z pustą listą, czyli to jest ok. I oczywiście idąc z powrotem stwierdza, że znalazł także ten not in dla początkowych argumentów, czyli w efekcie takie wywołanie jest prawidłowe i taki kod nam się skompiluje. No więc tutaj widzimy, co to znaczy, kiedy czasem mówimy, że w skali implicity są jakimś mocnym dodatkiem do systemu typów. Więc tak samo w Shapelessie, implicity są wykorzystywane, żeby stwierdzać jakieś dodatkowe typy, dodatkowe fakty o naszych typach, czyli mamy jakiś nasz typ wejściowy, ale także przez dodanie jakiegoś implicita możemy wiedzieć o nim coś dodatkowego, coś ekstra. Te implicity dla hlist są często zdefiniowane rekursywnie, czyli mamy jakiś warunek bazowy dla hnila i jakiś generalny warunek dla listy z głową i z ogonem. Więc możemy po prostu o tym myśleć w ten sposób, że kompilator wykonuje pewien rekursywny algorytm na naszych hlistach, na typach naszych hlist. W tym przypadku ten trait not in był bardzo prosty, nie miał żadnej metody, czyli stwierdzał tylko jakiś bardzo prosty fakt o tych listach. Natomiast zwykle, jeśli mamy jakiś implicit, który dodaje nam dodatkową informację o naszych typach, wtedy ten typ, ten jakiś trait ma dodatkową metodę, która pozwala nam zrobić coś dodatkowego na tej age liście. I takim przykładem jest metoda remove all na age liście. A tworząc jakąś listę z kilkoma rzeczami, in, string i lista znowu, możemy wywołać remove all, żeby usunąć z niej wartości tych wszystkich typów. Czyli oczywiście kompilator patrzy na te typy, znajduje je w tej liście źródłowej i jako
jako wynik zwraca nam kropka z usuniętymi elementami, string int, oraz całą resztę, całą pozostałość tej listy po usunięciu. No więc tutaj istotne jest to, jak to rzeczywiście zaimplementowane, czyli implicitowo wymagamy jakiegoś obiektu typu remove all. Remove all mówi nam, że z listy L możemy usunąć wartości typów zawartych w SL, czyli z takiej listy możemy usunąć argumenty takich typów. Oczywiście Shapeless implementuje to w jakiś rekursywny sposób, prawdopodobnie już nawet nie liniowy. Natomiast dysponując już taką wartością, takim obiektem, ma ona metodę apply. Ta metoda apply może być właśnie zaaplikowana do tej naszej wejściowej listy typu L i w efekcie dostajemy właśnie tą krotkę usuniętych elementów. Czyli właśnie w ten sposób mamy jakieś dodatkowe możliwości do wykonania na edge listach, kiedy te typy, te traity znalezione implicitowo mają jakieś pewne dodatkowe metody. A tak generalnie wygląda sama ta definicja tego traita remove all, czyli z czego usuwamy, co usuwamy, metoda apply i ten typ out. On tutaj nie jest dokładnie zdefiniowany, on jest zaimplementowany w po prostu w implementacjach tego traita i zawsze jest to po prostu ta krotka z elementami usuniętymi i z resztą listy. Czyli właśnie w ten sposób możemy implementować troszkę bardziej skomplikowane wyszukiwanie implicitowo dla tych list, żeby zrobić na nich coś dodatkowego. No więc widzimy tutaj, że programowanie na poziomie tych typów może nas poprowadzić na jakiś nowy poziom w programowaniu, w tworzeniu programowania, ale to nie jest coś, co da się użyć w każdym przypadku. Taki najbardziej trywialny przykład to, kiedy pewne argumenty pochodzą z jakichkolwiek operacji IO, wtedy ciężko generalnie wiedzieć, co tam jest, więc ciężko to jakoś bardzo ograniczyć typami. Natomiast zawsze możemy zobaczyć jakieś fragmenty kodu w naszych aplikacjach, gdzie to ma sens, gdzie można zastosować biblioteki w stylu Shapelessa. Możemy zauważyć jakąś duplikację kodu, jakiś powtarzalny wzorzec albo strukturę, nawet coś tak prostego jak for comprehension. I generalnie możemy zauważyć, że to typy ograniczają nasz refactoring i że zróżnicowanie tych typów jest jakąś wskazówką do tego, jak ten kod dalej refaktorować i co z nim zrobić. I patrząc generalnie na ten nasz kod, możemy zauważyć, że pewne rzeczy można tam zaprezentować właśnie przykładowo jako age listy. Na przykład jeśli mamy funkcję o różnej długości, różnych typach argumentów albo krotki o różnym rozmiarze, wtedy być może jest to coś, co da się zgeneralizować jako age listy. No więc to jest wszystko. Zaprezentowany przykład i podejście do wstrzykiwania zależności w akce prawdopodobnie nie jest czymś na tyle generalnym, że przyda się w wszystkich typach aktorów, z którymi wy pracujecie. Natomiast w aplikacjach, nad którymi ja pracuję, takie podejście jest naprawdę przydatne i pozwala bardzo oczyścić kod aktorów, jest prostszy, bardziej zwięzły i krótszy. I jednocześnie definiowanie tych dependencji może być dość przyjazne i proste, czyli możemy sobie wydzielić te dependencje gdzieś na zewnątrz, a aktorów tworzyć w innym miejscu. Ten kod jest wtedy zwięzły, no i dodatkowo oczywiście bezpieczny ze względu na typy, także jeśli ten kod nam się kompiluje, zawsze wiemy, że mamy odpowiednie dependencje gdzieś w tym kontekście tworzenia tego aktora. A kod tej aplikacji jest dostępny na moim GitHubie, także mogę później gdzieś dostarczyć linka. I oczywiście zachęcam was też, żeby przejrzeć może feature'y Shapelessa, może także znajdziecie jakieś inspiracje. Mam nadzieję, że widzicie, jak Shapeless może być przydatny w budowaniu takich bibliotek. I także mam nadzieję, że widzicie, że jest prostszy niż często ludzie myślą i że rozumiejąc tak naprawdę te dwa podstawowe przykłady, które wam pokazałem, można naprawdę zacząć się trochę tym bawić i być może zrobić coś bardzo pożytecznego w waszych projektach.
A to wszystko na dzisiaj. Dzięki. Jeśli są jakieś pytania, to...